Tło wydarzeń, Dariusz Pawlikowski. Witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj pan Dariusz Sokalski, przewodniczący zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koszalinie. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Najpierw o działalności artystycznej, bo to temat bardzo świeży. We wrześniu odbyły się 15 ogólnopolskie integracyjne warsztaty artystyczne. To są wielkie warsztaty. Tak one odbyły się w Łazach. Ile osób brało udział w tej imprezie? Skąd przyjechali goście, bo to były warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i dla osób pełnosprawnych. Jak integracja, to integracja. Tak, może powiem inaczej. Były to 15 już takie, można powiedzieć, rocznicowe warsztaty i one się okazały przez ten okres czasu, odkąd się tworzyły przez te 15 lat, największymi. Warsztaty czy plenery artystyczne zaczynaliśmy od małej grupki osób, około 50, a teraz ostatnio na tych 15 było ponad 500 osób. Były 500 osób. Ponad 500 osób, tak. I był kłopot z umieszczeniem tych wszystkich osób, żeby je można było przenocować. Dlatego odbyły się one na terenie Łaz, na terenie obiektu Solaris. Jesteśmy tam już chyba bodajże trzeci czy czwarty raz z rzędu, bo jest tam baza noclegowa, która nam pozwala umiejscowić tych wszystkich uczestników, którzy przyjeżdżają się z całej Polski. Zaproszenia wysyłamy wszystkim chętnym, ale też może nie do końca wszyscy mogą przyjechać, gdyż staramy się rekrutować tych uczestników, którzy już raz byli, żeby inni też mogli skorzystać z tego. Z tych warsztatów, które trwają 3 dni. Są to warsztaty dofinansowane głównie przez PFRON, przez naszych lokalnych sponsorów, także przez i miasto i gminy. Artyści są artystami właśnie z niepełnosprawnością intelektualną, ale właśnie tak jak powiedziałem, integracja to integracja i w tych warsztatach biorą także udział artyści pełnosprawni, no bo o to chodzi, żeby razem tworzyć, pracować. Tak, znaczy artyści pełnosprawni tworzą i prowadzą różnego rodzaju warsztaty, czyli pokazują osobom niepełnosprawnym, co można zrobić, jak robić i jak do tego dochodzić, a także te osoby niepełnosprawne uczą osoby sprawne, jak można wyczarować różne cudeńka z rzeczy, których na przykład nikt by nie pomyślał. Tegoroczne hasło brzmiało bardzo ładnie: daj tyle, ile możesz, weź tyle, ile potrzebujesz, tak? To są bardzo mądre słowa. Tu chodziło przede wszystkim, przesłaniem tego było, że otwórz serce na innych. Nie myśl tylko o sobie, tylko daj też innemu, który może potrzebuje, a tobie nie jest tyle potrzebne. Może ci zbywać, ale oddaj to komuś, komu posłuży to z pożytkiem. A jakie pan ma wrażenie, jak osoby pełnosprawne postrzegają środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną czy fizyczną? Kiedyś to może był taki... To znaczy w obecnej dobie już to się przewróciło się do góry nogami. Kiedyś osoba niepełnosprawna może nie miała racji bytu w ogóle na mieście. Wychodząc na miasto, była postrzegana jako coś, co, czy ktoś, który jest zagrożeniem. Jest czymś, co jest niewyobrażalne. A w tym momencie osoba niepełnosprawna integruje się z pełnosprawnymi i już te wszystkie granice, które kiedyś były, już pozacierały się. Ale to też jest chyba wynik tego czasu pracy ludzi, którzy mają z tym do czynienia, gdyż zaczynają pracować z dziećmi, a od dzieci wszystko wychodzi. Im dziecko się szybciej oswoi, przyzwyczai do tego, że ktoś może mieć troszkę inną dysfunkcję, na przykład może być mniej uposażony przez naturę niż on, ale to nie wyklucza go. Fantastyczne rzeczy robią też różne filmy, które możemy zobaczyć, nie wiem, Maciek w Klanie, prawda, chłopak z zespołem Downem, czy tam bohater, który skończył studia w hiszpańskim filmie. Ja też, to też robi bardzo dużo dla postrzegania osób z niepełnosprawnością. Sam pamiętam, kiedy byłem bardzo małym chłopakiem, to na podwórku śmialiśmy się, teraz mówię o tym oczywiście, bo tak było, z jakiegoś tam dziecka czy osoby dorosłych z zespołem Downa, a baliśmy się podejść, no bo nikt nas tego nie uczył, że jest to po prostu normalnie, że to są normalne, zwykłe osoby, tylko mają troszkę trudniej w życiu. Znaczy może to są trochę mniej obdarzone, ale tak samo czują, tak samo kochają i tak samo są mieszkańcami, obywatelami kraju czy miasta. I też potrzebują tego drugiego człowieka i zrozumienia z jego strony i miłości i uczucia. Twórczość w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną ma przede wszystkim formę takiej rehabilitacji, takie zadanie, prawda, mówiąc bardzo ogólnie, ale jednocześnie także podnosi takie poczucie przynależności społecznej, chyba też takiej własnej wartości.
wartości, tak mówię o osobach właśnie z niepełnosprawnością intelektualną? To znaczy wygląda to w ten sposób, że te osoby, my jako stowarzyszenie prowadzimy placówki, które skupiają te osoby i pozwalają im tworzyć coś, pozwalają się im uspołeczniać, pozwalają im się zawodowo w jakiś sposób realizować, pozwalają im też na różnego rodzaju interpersonalne kontakty między sobą, czyli po prostu tworzą środowisko, w którym się dobrze czują i nie zamykają się w tym środowisku. Chcą przez swoją pracę pokazywać, że oni też są potrzebni, że oni też potrafią i też umią. I są otwarci na świat? Nie boją się świata. Chcą właśnie uczestniczyć w tym świecie i chcą być. No właśnie, wiemy, co tego typu działania artystyczne, bo jesteśmy przy Łazach, dają pańskim podopiecznym, mówię bardzo eufemistycznie. A co dają takie działania osobom pełnosprawnym? Też uczą się właśnie świata, no tego trochę obcego do tej pory, trochę innego. Co dają nam, pełnosprawnym, właśnie takie kontakty z osobami niepełnosprawnymi? Kontakty z osobami niepełnosprawnymi dają nam troszkę czasu na zastanowienie i nauczenie się pokory, że nie jesteśmy sami, nie jesteśmy zawsze, nie jestem tylko ja, bo ktoś jest, ktoś decyduje, może przez przypadek możemy być po drugiej stronie. Często borykamy się z różnymi problemami dnia codziennego. Dla nas to są problemy najważniejsze na świecie, ale kiedy spotkamy osobę poruszającą się na wózku albo z czterokończynowym porażeniem, albo osobę niepełnosprawną intelektualnie, to dopiero wtedy chyba dostrzegamy, jak nasze, te teoretycznie wielkie problemy nikną po prostu wobec tego, z czym muszą się borykać opiekunowie, rodzice i same osoby z niepełnosprawnością. To zależy od człowieka, jak postrzega to, bo problemem jest coś, czego nie można poprawić, naprawić, a reszta rzeczy to są tylko niedogodności, które możemy w jakiś sposób usunąć, prędzej czy później. Artyści, ci warsztatowicze, mieli w zasadzie nieograniczone możliwości swojej artystycznej ekspresji, no bo tam i tworzyli, pracowali z guzikami, malowali, rysowali, rzeźbili, tak, pracowali z filmem, uprawiali różne muzyczne sztuki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nieograniczone są możliwości działalności osób z niepełnosprawnością intelektualną, mówię w sferze sztuki. Znaczy, dajemy im narzędzia, dajemy im możliwości, oni wtedy się realizują, otwierają się na świat i po prostu przyjmują go i pokazują swoją pracą, swoimi pracami to jak go odbierają, jakby chcieli, żeby on wyglądał. Po prostu to jest ich praca, odzwierciedlenie, na przykład żeby były warsztaty malarstwa, gdzie jest odzwierciedlenie ich duszy, co oni myślą, jak odbierają tą rzeczywistość, która ich otacza. I tutaj też są różne talenty, bo są osoby uzdolnione muzycznie, tak? Są osoby, które są uzdolnione plastycznie, są osoby, które potrafią coś wyczarować, nie wiem, na przykład z drewna albo z guzików, tak, bo wiem, że to bardzo chętny materiał, bo bardzo chętnie wykorzystywane przez różne warsztaty terapii zajęciowej. No, te wszystkie zajęcia mają na celu właśnie uspołecznić te osoby i pokazać, że one też mogą coś zrobić i potem można coś z tym zrobić. Najfajniejszym było takim efektem była w tych tegorocznych Łazach, w tym tegorocznym plenerze, była orkiestra Dęta, która przyjechała do nas, grała i to były osoby niepełnosprawne. Czyli nie ma sfery zamkniętej dla osób niepełnosprawnych, bo możemy w każdej sferze się znaleźć, możemy w każdej sferze zaistnieć. No właśnie, to jest bardzo ważne, o czym pan mówi, ale także pretekstem takim głównym do naszej rozmowy jest obecna wystawa w domku Kata Przygrodzkiej 3 w Koszalinie, bo to jest właśnie pokłosie tych warsztatów, które odbyły się w Łazach. Oczywiście pokazujecie tylko część prac wielu setek, które tam powstały. Znaczy są to prace może wybrane i te, które po prostu przykuwały w jakiś sposób uwagę. Są one wyeksponowane w ten sposób, żeby można było zapoznać się z tym, co ci ludzie tworzą. Co tworzą, co myślą i co chcą widzieć. A też nie można było wszystkich prac wystawić, no bo nie ma miejsca takiego wystawowego, gdzie moglibyśmy umieścić prace różnego rodzaju, bo to były prace różne, właśnie różnymi technikami wykonywane i no przeróżne rzeczy. Najlepiej to widzieć na bieżąco, także zapraszam za rok do Łaz na 16 plener już i tam wtedy można na żywo dotknąć i namacalnie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Te osoby, których prac nie pokazano, nie będą się czuły czasem zawiedzione, że ktoś ich nie docenił, bo to są przecież wrażliwcy, wyjątkowi.
Mamy nadzieję, że nie, bo to są prace uczestników z całej Polski. Nie ma ich, także... A nie wiedzą, że to był taki swoisty plebiscyt, które prace można pokazać. Tak. No właśnie, jeszcze taka jedna rzecz, która mnie bardzo interesuje. Panie przewodniczący, my czasami osoby właśnie pełnosprawne, a niepełnosprawnym możemy się stać w każdym momencie, prawda? Nie tylko się rodząc, tylko no, wypadki komunikacyjne. Tak, o tym trzeba ciągle pamiętać. Czasami nie wiemy, jak się zachować w stosunku do osoby z niepełnosprawnością. Trzeba się uczyć takiego savoir vivre, prawda? Może warto, żeby też takie koło zadbało o to, bo nie wiemy, prawda, jak rozmawiać ze sobą na wózku, czy osobę niewidomą można dotykać, jak przenosić wózek, prawda, jak się odzywać, jak pomagać, bo chcemy po prostu czasami w dobrej intencji, a potem robimy jakieś kwasy między osobą pełnosprawną, a osobą z niepełnosprawnością. Też się tym zajmujecie? Znaczy, naszym przesłaniem też jest to, żeby nie tylko pracować z osobą niepełnosprawną, ale także z jego rodziną, bo w tej rodzinie, czy opiekunem, czy matka, ojciec, czy opiekun prawny przebywa z tą osobą 24 na dobę, czyli on jest cały czas z nim. On też musi wiedzieć, w jaki sposób do niego dociera, żeby on się nie zamykał, żeby on się otwierał, żeby on po prostu te relacje międzyludzkie były normalne. Po prostu muszą być normalne, żeby wtedy jest ta normalność na każdym kroku. No właśnie, ale też warto wiedzieć, bo tu mówię też o takich doświadczeniach, że osoba, która nigdy nie miała kontaktu, na przykład nie ma w rodzinie osoby niepełnosprawnej albo wśród znajomych i kogoś spotyka, no i nie wie, jak się zachować. Czy ma do wózkowicza powiedzieć, podjedź do mnie, czy podejść, prawda? Czy może się swobodnie oprzeć na wózek, czy nie powinna tego robić? Czy bać się człowieka z zespołem Downa, który przytuli i tam czasami oślini, bo on taki po prostu jest? Czy uciekać? To są też takie ważne sprawy, które pozwolą nam wszystkim żyć wspólnie. A przypomnę, tak statystycznie to 14% populacji to osoby z niepełnosprawnościami różnymi. To znaczy może inaczej, wszystko zależy od sytuacji, w jakiej sytuacji jesteśmy i do takiej sytuacji musimy zachować, ale na pewno nie traktujmy tych ludzi jako coś wynaturzonego. Oni normalnie odczuwają i czują, po prostu jak chcemy do nich podejść, to podejdźmy, rozmawiajmy z nimi jak równy z równym, nie dajmy im odczuć, że są traktowani inaczej. No właśnie, często widziałem, kiedy osoba starsza albo ktoś z młodzieży był osobą niepełnosprawną i ktoś chciał zadać pytanie, to zadawał rodzicowi, a proszę zapytać, czy on chce się napić, ale mama mówi, to proszę go zapytać albo ją, tak? To o tym pamiętajmy, tak? To są takie kanony podstawowe, że zwracamy się do osoby z niepełnosprawnością, bo to jest człowiek przecież myślący, może troszkę ma problemy, tak, ze sobą, ale to jest tylko moment, może trzeba coś dłużej wytłumaczyć, albo niewyraźnie do nas powie, tak, żebyśmy się nie bali, to jest istotne. Nie można się niepełnosprawności bać, bo to nie zaraża, to nie jest choroba zaraźliwa, po prostu to jest jakaś dysfunkcja człowieka, który, no brakuje mi czegoś, co ty masz więcej. I na tej zasadzie do tego tak by trzeba podchodzić. I trzeba pamiętać, że każdy z nas, czego nie życzymy, może być osobą niepełnosprawną, tak. No tego się nie mamy gwarancji na to, że będziemy zawsze do końca życia sprawni i świetnie się będziemy trzymać. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Zapraszamy na wystawę do domku Kata Grodzka 3. Zapraszamy też już, bo pan to zrobił, na 16 plener do Łaz we wrześniu w przyszłym roku. Dariusz Sokalski, przewodniczący zarządu koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Koszalinie, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.